Bez obecności zarządu górnika były dyskusje w radach nadzorczych. I dyskutowaliśmy na temat pana prezesa Masura i tak dalej, jego ocenę główne, jeśli chodzi o plany finansowe na rok, wykonanie plany finansowe poprzedniego roku i plany finansowe na przyszłe lata. I był wniosek o odwołanie pana prezesa Mazura, ponieważ radny nadzorczy nie był zadowolony z realizacji celów poprzedniego roku. I był wniosek o odwołanie pana prezesa, było tajne głosowanie później i z tych 6 osób 5 głosowali na za, to znaczy za odwołanie pana prezesa Mazura i jedna osoba wstrzymała się. Tomasz Młynarczyk, z zawodu jestem radcą prawnym, z górnikiem związany jestem od dziecka jako kibic, a już tak bardziej formalnie, urzędowo od 6 lat, gdy zostałem powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej i funkcję w Radzie Nadzorczej Górnika Zabrze pełniłem przez okres blisko 8,5 lat, początkowo jako przewodniczący Rady Nadzorczej, później jako jej sekretarz. Od 26 stycznia tego roku pełniłem funkcję wiceprezesa zarządu w tym klubie. No i wychodzi na to, że funkcja prezesa to jest ta jedyna, która jeszcze została mi do objęcia. Od strony sportowej mam nadzieję, że ten sezon zakończy się no, jak najlepszym miejscem Górnika w lidze, no bo przede wszystkim dla sportowej spółki akcyjnej, jaką jest Górnik Zabrze, najważniejsze są cele sportowe i na tym będziemy się koncentrować. Ja będę się na tym koncentrował, ale żeby te najlepsze cele sportowe osiągać, oczywiście trzeba zapewnić sprawność organizacyjną, płynność finansową funkcjonowania klubu. I mam nadzieję, że to wszystko się uda i że realizując ten plan naprawczy, który został przedstawiony wczoraj na Radzie Nadzorczej, uda się te wszystkie cele i założenia zrealizować. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że od polityki sportowej dotyczącej właśnie kto ma grać w pierwszej drużynie, a kto nie, no to jest przede wszystkim trener, dyrektor sportowy. Raczej ingerować w te sprawy nie zamierzam. Powiem szczerze, że nawet byłoby to trochę, byłoby to pewnym nieporozumieniem akurat, dlatego że no ja na doborze zawodników do drużyny po prostu się nie znam, nie zamierzam się znać. Jeden z tych pomysłów jest tak, przez podniesienie kapitału Górnika Zabrze dać Górnikowi dodatkowe pieniądze na działalność. I w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, tam miasto sprawdzi, w jakim sposobem miasto może przejąć dodatkowe akcje w Górniku. Jeżeli dobrze pamiętam, to ma być jakieś rozpatrywane sprawy w mieście, ale zależy na jakie kwoty miasto się decyduje, ale może się prowadzić do tego, że w końcu miasto będzie miało większość w Górniku.